Dzień dobry. Vlog jako ziar, Artur Medlarz, witam ponownie na moim kanale. Kolejny dzień vlogowania. Miałem iść pobiegać, pokazać wam trochę przestrzeni, bo nagrywam po raz kolejny z domu, no ale znowu pada marznący deszcz, więc miałem do wyboru albo skręcenie kostki najprawdopodobniej, albo zrobienie czegoś ciekawszego z domu i pokazanie wam tego. Raz biegłem, gdy był marznący deszcz i było to ciężkie przeżycie, to nie było bieganie i prawie dwa razy się wywróciłem. Także daruję sobie dzisiaj, pójdę zaraz poćwiczyć na siłowni, zabiorę się do pracy. Pokażę wam, jak wygląda mój system, o którym mówiłem wam ostatnio, że warto mieć system do zarządzania jakością życia. Dzisiaj wam dokładnie pokażę w Excelu, jak wygląda mój system, o jakie tematy dbam, jak je kontroluję, jak sobie weryfikuję zasoby itd., itd. do zastosowania w waszym codziennym życiu. No, pozdrawiam serdecznie Kubę i jego pomysły na treningi. 21 skoków na skrzynię, 15 podciągnięć, 9 martwych ciągów. Bez przerw pod rząd. I will be dead. Done. Zaliczone, nie było łatwo. Zaraz wam pokazuję system. W międzyczasie dostałem fajnego maila o liczenie kosztów jakości i kosztów reklamacji. Zaraz też wam powiem, jak odpowiedziałem. Może wam się to przyda. Jestem, przeżyłem, wszystko jest w porządku. Pytanie o koszta jakości, bo jeżeli liczycie koszta jakości, może będziecie kiedyś liczyć, jak będziecie pracować w jakości, może wam się przydać koszty reklamacji. Natknąłem się na przypadek, którym koszt reklamacji jest już poniesiony, reklamacja jest otwarta i trwa na przykład 3 miesiące. Wynika to pewnie z umów z klientami o utrzymaniu ciągłości pracy naszego produktu. W przypadku naszej winy jest ok, natomiast w przypadku, gdy wina jest po stronie użytkownika, po tych trzech miesiącach koszt jakości jest korygowany, ale 3 miesiące później. Zaburza mi te analizy i zastanawiam się, jak taki model powinien prawidłowo wyglądać. No właśnie, to jest częsty przypadek, że liczymy koszta jakości i koszta jakości reklamacji są takim największym kosztem, jeżeli chodzi o koszty jakości. Jak liczyć takie reklamacje, które są w toku? Bo mogą trwać analizy 3 miesiące, 6. Wiadomo, jeżeli reklamacja jest na nas, znamy powód, przyznajemy się, to są koszta na nas. Jeżeli klient nie ma racji i mówimy mu od razu, wskazujemy mu, że produkt jest zgodny albo że on go uszkodził, to koszty idą na klienta. W przypadku takich reklamacji, które są otwarte, ja bym po prostu te koszta zamroził i pokazał je na wykresach, na słupkach, że jest to dodatkowy koszt, który bierzemy pod uwagę. Jest taki bagaż, który za sobą niesiemy, ale nie uwzględniałbym go w statystykach. Bo jeżeli my uwzględnimy tą reklamację na przykład na nas i będziemy musieli korygować później na przykład w czerwcu wyniki z kwietnia, to będzie źle wyglądać. Jakbyśmy manipulowali przy wskaźnikach, to też może audytor o to zapytać, dlaczego w raporcie majowym za kwiecień pokazywaliście 2 miliony, a w raporcie czerwcowym pokazujecie 1 500 000. Dlatego warto jest mieć taki jeszcze jeden słupek, zamrożone koszta reklamacji lub po prostu komentarz, że są takie koszta rozpatrywane. Tyle ode mnie. Przechodzimy do systemu, zaraz wam pokażę w końcu ten system. No tak, moi drodzy, wygląda właśnie mój system, który jest takim fundamentem, który sprawdzam przynajmniej raz dziennie i weryfikuję, czy idę w dobrym kierunku. Tu jest opisane moje why, moje ikigai, dlaczego chcę coś zrobić, dlaczego, do czego dążę. Chcę zmienić dostępność skomplikowanej technicznej inżynierskiej wiedzy w Polsce i na świecie. Chcę być pionierem dostarczania lepszych praktyk związanych z zarządzaniem jakością, produkcją, technologią. Chcę rozwijać się ciągle i tak dalej, i tak dalej. Też mam prywatne cele również wypisane. Wizja, chcę być zdrowy, wysportowany, nastawiony na cel, na realizację czegoś. I to powtarzam sobie codziennie, żeby o tym nie zapomnieć, bo tak wiele czynników na nas wpływa, że my zapominamy o tym, co naprawdę chcemy robić i później znowu szukamy od nowa tego całego sensu i celu. No i później w znanej metodzie Deminga, którą bardzo promuję, plan do nie ma, bo do po prostu robię, wykonuję. Mam fazę check, mam fazę act. W tej fazie plan byliśmy teraz przez cały czas, określiliśmy sobie
Ikigai, określiliśmy sobie cele, jakie zasoby potrzebujemy, tak jak u mnie jest tutaj w zdrowiu, żeby waga była w normie, żeby sen był ok, żeby się zdrowo odżywiać. Więc moje zasoby to będzie waga do pomiarów, do snu będzie po prostu alarm i monitoring snu Garmina. Zdrowie to będzie tablet z listą z jedzeniem i zasoby ludzkie też czasami będą potrzebne. Tak jak w zdrowym odżywianiu mam taką panią Natalię, która układa mi dietę. I kiedyś robiłem to sam, ale zauważyłem, że nie mam na to czasu, to raz, a dwa lepiej delegować też niektóre rzeczy, o których wam też powiem, bo ludzie, którzy specjalizują się w czymś, stają się w tym lepsi po prostu po jakimś czasie i może lepiej coś delegować. Jak to osiągnie? Tu jest schemat w ogóle diagramu żółwia. Stałe godziny snu i pobudki, analiza snu i checklista, lista zakupów, gotowe przepisy, brak innego jedzenia. To są takie dodatki, które mi pomogą osiągnąć to, że będę się zdrowo odżywiał. No to są kryteria, nasze KPI. Ja wiem, że zdrowo się odżywiałem w danym tygodniu, jeżeli nie było innego jedzenia niż to, które mam na liście. Jak to mierzę codziennie w dzienniku, który prowadzę. Tutaj jeszcze pracuję nad tym, nad czymś takim jak ACT. Czyli co robić, kiedy jest odchyłka od standardu. W systemach zarządzania jakością to mamy, to jest zarządzanie wyrobem niezgodnym. W życiu brakowało mi czegoś takiego. Często, gdy dochodziło do niezgodności, że tak powiem, w procesie, to proces się rozsypywał i taki reset trwał kilka dni, choćby z jedzeniem. Gdy się zjadło coś innego, czy poszło na jakąś imprezę, to później człowiek się chwilę zbierał, żeby wrócić na odpowiednie tory. Więc tutaj pracuję nad tym aktem. Co zrobić, żeby było lepiej. Podobnie ze sportem, z treningami, z rodziną. Też trzeba o nią zadbać najbardziej, nie tylko o sport i zdrowie. Kariera. Tutaj muszę opracować sobie tak jakby wskaźniki, procesy do tego, żeby zbudować ten biznes, tak jak wam o tym mówiłem, w strefie międzynarodowej, też mocniej w Polsce. No i rozwój, jakie procesy ułatwiają mi rozwój, czyli czytanie wartościowych treści w sieci, z Twittera, z Medium, takim metorem, zadam gospodarczy, government, wychodzenie ze strefy komfortu, lista potencjalnych rzeczy, które raz dziennie mogę robić coś niekomfortowego, co sprawia mi dyskomfort. No i codzienny vlog teraz robię. Właśnie to też mnie w jakiś sposób rozwija. Łatwiej mi się mówi już do kamery i pozwala mi to realizować jakieś zadania codziennie. Też zauważyłem, że jestem zadaniowcem. No i przez 365 dni chcę to robić. YouTube upload to jest kryterium. Jeżeli jest upload, to znaczy, że jest dobrze zrobione. Ta lista cały czas żyje i pracuje, tak jak systemy w organizacji muszą się dostosować do kontekstu i do tego, co się dzieje. U mnie postawiłem takie 5 kryteriów, które pozwalają mi, 6 w zasadzie, jeszcze relaks, tego mi bardzo brakuje. Relaks też można sobie zaplanować, już zacząłem to robić. Na przykład spisuję sobie ciekawe filmy i ciekawe dokumenty na Netflixie, które gdzieś się tam pojawiają, reklamy, i później sobie otworzę. Bo zawsze miałem też problem z tym, że gdy już miałem czas, żeby odpocząć, to zajmowało mi 20 minut, żeby coś wybrać, żeby obejrzeć. I tu jako relaks będzie oglądanie filmów na Netflixie. Co do tego potrzebuję, telewizor, Netflix, to wszystko mam, ale jeżeli robicie coś innowacyjnego, coś nowego, na przykład chcecie się nauczyć czegoś nowego, na przykład jak robić analizę ryzyka, to musicie mieć na przykład jakiś sprzęt, musicie mieć jakieś książki, które wam w tym pomogą, musicie mieć może trenera jakiegoś, jako zasób ludzki, który wam w tym pomoże. Tutaj sobie ustalę już ile razy w tygodniu będę się relaksował i jak to będę mierzył. Więc jeżeli chcecie taki plik excelowski, mogę wam podesłać. Ale myślę, że łatwo możecie go też zrobić na tym przykładzie. Też chcę, żebyście wiedzieli jedno, że system na papierze to jedno, a rzeczywistość drugie. I nie będę ukrywał, że u mnie wszystko jest idealnie. Cały czas próbuję zapanować nad chaosem, ale mając taki fajny framework, jest mi łatwiej. Chociaż nie jest łatwo. Jak każdemu z was pewnie macie rodziny, macie stres, macie pracę, macie inne rzeczy. No ale bez tego jest jeszcze trudniej, kiedy nie ma takiego drogowskazu, kiedy nie ma takiego systemu, który by wam to wszystko ułatwiał.
Następnym razem obiecuję, że gdzieś Was zabiorę. Przejdziemy się, pobiegamy, może nie będzie już marznącego deszczu. I opowiem Wam jeszcze o innych aspektach jakości. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli chcecie się czegoś dowiedzieć, oczywiście możecie do mnie pisać. Poniżej znajduje się mój adres e-mail. Lub możecie po prostu napisać komentarz. Ja zachęcam Was do odwiedzania szkołajakości.pl i do bloga inżynieriajakości.pl. A na dzisiaj to tyle ode mnie. Z jakościowymi pozdrowieniami. Artur Mydlarz.